Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiron, witam was w kolejnym odcinku Stray. Kochani, tak jak wam obiecałem ostatnio, znajdujemy sobie teraz to ostatnie wspomnienie, które pominęliśmy. Wydaje mi się, że to jest tu, bo tu nas jeszcze wcześniej nie było na pewno. No i tak, tak jak właśnie mi się wydawało, tutaj było to wspomnienie. Co w nim będzie? Ta substancja występuje wszędzie, tam gdzie można natknąć się na zurki. Z czego jest złożona? Zdaje się pulsować, jakby była żywa. Myślisz, że znajdujemy się wewnątrz jakiegoś gigantycznego organizmu? Aż obudowa mi schodziło. I to było to właśnie brakujące wspomnienie. Mam nadzieję, że nie muszę przechodzić jeszcze raz wszystkiego tutaj w kanałach. Mam nadzieję, że teraz jak wyjdziemy, to już będzie normalnie tak jak chcieliśmy. Dobra, ale to by było na tyle. Widzimy się za chwileczkę. Okej, moi drodzy, witam was już z powrotem. Niestety musiałem całe kanały przejść od początku, ale w międzyczasie zauważyłem, że jest tutaj żółta roślinka, więc sobie ją od razu zbierzemy. I tak musimy wszystkie im niestety znów podrzucić, ale to chyba nie jest problem. Tak czy inaczej mamy już 3 sztuki, więc spoko, więc już idziemy sobie powolutku. Nasz nekoś już tutaj widzę, nam trochę miauczy. Okejcie, tędy było wejście. Tak staram się tylko takiego speedruna zrobić totalnie. Ale wiadomo jak to wychodzi. Czym się człowiek bardziej spieszy, tym gorzej wychodzi. Dobra. Hej koleżko, jak się masz? Wiesz, że ciocia Clementine nauczyła nas hodować specjalne rośliny, które potrafią przetrwać bez światła słonecznego? Wiemy. Mam ogromną kolekcję. Chcesz zobaczyć? Wciąż brakuje mi jednak kilka kolorów. Szukam wciąż żółtej rośliny, czerwonej, no i ma się rozumieć fioletowej. Gdyby tylko ktoś mały i zwinny mógł je dla mnie zdobyć. No dobra. Och, słyszałem, że to rzadka roślina, wielkie dzięki. Tak, możemy ci przynieść resztę, masz czerwoną. O, wow, ale cudo, dziękuję. Możemy i masz żółtą. Uwielbiam ten kolor. Dzięki, koleżko. Udało ci się wszystkie znaleźć. Bardzo ci dziękuję. W nagrodę mam dla ciebie moją odznakę. Zdobyto nowy przedmiot, odznaka roślinna. Wygląda rewelacyjnie. Uważaj na siebie, przyjacielu. Mamy już drugiego badża. Mamy drugiego badża, więc jesteśmy już mniej więcej ogarnięci. Ciocia Clementine prowadziła od kiedyś zajęcia. Nauczyła nas mnóstwa ekstra rzeczy. Świetnie. Myślę, że już teraz możemy na spokojnie wyruszyć dalej. Wszystkie znajdźki, wszystkie wspomnienia już chyba mamy. Prawda? Tak, 66% i wszystkie, które są. Nie powiem, troszeczkę się namęczyłem z tym, no ale dobra, było warto. Było warto, wiemy, że robocik sam twierdzi, że coś jest nie tak z tym. Z tym całym śluzem, który tu występuje. Czy jesteśmy w jakiejś wielkiej, żywej istocie, w żywym organizmie? To jest dobre pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy mikrofonu nie mam zbyt daleko, bo miałem delikatną przerwę w nagrywaniu. Nie było mi na weekend w domu. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tu nas jeszcze nie było. Użyj przedmiot. Tu chyba trzeba jakiś bezpiecznik włożyć. Tylko gdzie ten bezpiecznik prowadzi? Gdzie ten bezpiecznik prowadzi? Ja nie wiem, normalnie dzisiaj same problemy, same cięcia. Same cięcia. Cały czas mnie z imersji kociaka wyprowadzają, no. Dobra, sprawdźmy, gdzie to wszystko prowadzi. Jak on się fajnie przygląda temu robocikowi. Jak śmiechowo chodzi. Spójrz, to stacja metra. Zupełnie zapomniałem, że taki środek transportu w ogóle kiedyś istniał. Można było zdać się w ten sposób w każdy zakątek miasta. Ludzie jeździli metrem do pracy. I ja też. Każdego poranka. Po tym, jak pożegnałem się z moją rodziną. Pamiętam. Robiłem to dla nich. Ale oni przepadli. To było tak dawno temu. W
Chcieli zobaczyć, jak jest na zewnątrz, ale czy to ma teraz w ogóle jakieś znaczenie? Co się z nimi... Co się stało z wszystkimi? Właśnie, co się stało z ludźmi? Tak czy siak, zbliżamy się do Śródmiasta. Znajdźmy tą Clementine. Mamy jej zdjęcie i możemy pokazać je tutejszym towarzyszom. Być może wskażą nam drogę. 70% wspomnień. Dobra, dobra, ale amigo, my tutaj się musimy rozejrzeć. Oj, cały czas jest taka myśl, że może jednak pociąg zaraz przyjedzie. Jak tu ciemno. Wow. Dobrze, że zasilania nie ma. Dobrze, że nie ma zasilania. Obstawiam, że jak tylko włączymy zasilanie, to tutaj już raczej na tory nie zejdziemy. O. Zgaduję, że nawet będziemy musieli chyba tutaj uruchomić ten pociąg. Oby nie. Oby nie. Ja tu przeglądam, ale tu nic nie widzę. Nic tu chyba nie ma. Mam nadzieję, że tylko nie opuszczę żadnego wspomnienia, bo znów nie chce mi się tego przychodzić. Jednak jeżeli się wie mniej więcej, jak dalej się potoczy historia, to już tak człowiekowi się zbytnie nie chce w to grać. W sensie, no, powtarzać. Oszukujmy się, ta gierka jest raczej prostolinijna. Prowadzi nas za rączkę, trzyma i po prostu idziemy do przodu. Nic tu się raczej nie zmienia. Ale interesuje mnie ten prunt. Jego tutaj nie widać nigdzie. Poszukamy tego cholernego bezpiecznika. Gdzie jest bezpiecznik? Przetłumacz. Metro jest zamknięte z powodu pandemii. Prosimy nie wchodzić. Każde naruszenie zasad może skutkować wyrokiem więzienia. Czyli co, jakaś pandemia? O, jest pierwsze nasze memento. Kim ty jesteś? Ledok. O, jednak. A nie chcesz rozmawiać. Ale muza. Dobra. Tak wiele tu książek. Dziedzictwo testu Turinga, etyka sztucznej inteligencji. Rozpoznaję niektóre z tych tytułów. Czyżbym posiadał kiedyś bibliotekę? Pamiętam, że nic nie dorównywało zapachowi książek i przewracaniu kartek. To uczucie było tak przyjemne. Czas spędzony z książką był niczym czas spędzony z inną osobą. To miałeś dziwne poczucie. Dziwne poczucie. Ale do knicy mi chcesz pokazać? O! Coś jednak kojarzysz. Coś jednak kojarzysz. Patrzę, czy tu nie ma żadnych innych wspomnień, bo już raczej nie chcę tego przegapić. Co tu się dzieje? Tłumacz. Poszukiwana. Clementine. Mąci woda. Nieznajoma rebeliantka. Prosimy o zgłoszenie w przypadku spotkania. Clementine rebeliantka. I on teraz już ci powtarzam, Josh. Nie możesz tak biegać. To niebezpieczne. Ej, pierwszy widzę takiego robota, ale... Jesteś tu puszysty. Jesteś puszysty. O, to ta poszukiwana dziewczyna, prawda? Dopytaj kogoś innego. Jeśli chodzi o mnie, Josh w pełni zaprząta moją uwagę. Josh jest jakimś dzieckiem. Nie przejmuj się śmieciami. Neko Corporation wszystkim się zajmie. No to się kurde zajęliście. To się zajęliście. Mąci woda. Czyli co? Poszukujemy rebeliantki w tej chwili. Ale dlaczego? Co tu się dzieje? Czyżby ten Neko Corp jednak coś tutaj... Coś tutaj jeszcze działał? Kim ty jesteś? Proszę podać swoją tożsamość.
Współpracuj, albo przeniesiemy cię do aresztu i zresetujemy. Proszę, daj mi spokój. To nie mnie szukasz. Jeśli szukasz Clementine, na pewno ukrywa się w rezydencji. Modrin. Rozjemca 22106. Jakimiś dronami tu latają. Dostęp na niższe poziomy jest ograniczony ze względu na organiczne zagrożenia życia. Prosimy trzymać się z dala od tego obszaru. Czy tu już jest Śródmieście? Jakiś sekrecik, czyżby? Czyżby sekrecik? Na razie taki żaden sekrecik. Że powiedziawszy, co, żadnego sekretu nie widzę. Żadnego sekretu tu nie widzę. No serio, nic nie widzę takiego specjalnego. Nie wiem, co tutaj miało to znaczyć i dlaczego tutaj mamy schronienie. Chyba, że potem będą nas szukać. O kurde, dobra, o tym nie pomyślałem. O tym nie pomyślałem. No, gleba. Panie robot. Gleba, panie robot. Śródmiasto. Odblokowano osiągnięcie kocie ścieżki. Teraz sobie podrapiemy. Jesteśmy puszystym robotem. Powiesz nam coś? Przemyśl to. Jeśli jutro zastąpię ramię ramieniem robotycznym, a następnego dnia zrobię tak z drugim ramieniem, a następnie z korpusem i tak dalej, aż zastąpię wszystkie elementy, po czym zaktualizuję moje oprogramowanie, to czy będę wtedy tym samym robotem, z którym rozmawiasz teraz? O, hej! Co mi tu pokazujesz? Nie znam ich. Domyślam się jednak, że przesiadują w tym masywnym budynku mieszkalnym kawałek stąd. Rób z tym, co tylko chcesz. Dobra, dobra, ziomo. Dobra, dobra. Ale tu nie widzę żadnych sekretów. Robo Oil. Dobra, zrobiliśmy bałagan i idziemy sobie stąd, jak zwykle. Coś tu jest? Coś otworzy? Ej, idę do pracy. Do zobaczenia. Dobrze, kochanie. Uważaj na wartowników. Aż rwą się, aby kogoś aresztować. Nie martw się o mnie, słonko. Nic mi nie będzie. No? Otworzysz? Otworzysz? No idziesz do pracy, halo. Jak idziesz do pracy, to otwieraj. O, frenzerki. Pędzelki. Z kim jesteś? Pewnego kor pracujemy całymi dniami, aby zebrać odpady i wysłać je na dół, gdzie następuje recykling i ponowne wykorzystanie. A skoro mowa już o niższych poziomach, dawno nic od nich nie słyszeliśmy. Fajne zdjęcie, małe. Czy tam na odwrocie jest jakiś adres? Pierwszy symbol oznacza ulicę, następne jest piętro, a na końcu numer drzwi. Znajdziesz bez problemu. Nadal interesuje mnie ten bezpiecznik, który zostawiliśmy. Przykro mi, mały. Nie możesz się tutaj bawić. Fabryka Necocorp to nie jest miejsce dla takich małych futrzaków jak ty. Mamy teraz zakaz wstępu, ale to tylko na chwilę. Jeśli możesz poczekać kilka lat, wkrótce zapraszamy ponownie. Fajne zdjęcie. Czy na odwrocie jest jakiś adres? No, już było. Tu co jest? Nic. No to już nie jest tak przyjemnie, jak myśleliśmy. O! Op! Wa! Op! Op! No i coś mi się wydaje, że to będzie skradanka.
Zajęty jestem. Czego chcesz? Odczep się, dobra. Laser. No i to chyba nie będzie raczej skakania po budynkach. To nam chyba nie pozwolą. Niestety. Gleba. No, najlepszy przyjaciel kota. Odblokowano osiągnięcie. Omijaliśmy się. Ten handlarz sprzedał mi wadliwą baterię. Teraz udaje, że mnie nie słyszy, gdy próbuję z nim porozmawiać. Gdyby nie wartownicy, zostałyby z niego tylko części zamienne. On sam ma problem z baterią. Ewidentnie. Gdzie ty masz wejście na baterię? To jest pytanie za milion punktów. O. Tu jest jakiś safe. Nie znamy niestety. O, tu coś może być. 0104? Nie. Aha, odwrócone. Kod 8542. 8542. 8542, zapamiętaj. 8542. Pyk. Smart mode on. Odznaka. Zdobyto nowy przedmiot. Odznaka kota. Może jakąś baterię znajdziemy? Odznaka? Chciałem, że mu wymienimy wkład. O, jest coś wściekły? Coś tu jednak możemy latać jednak po tych dachach. Kawka. Ale nie widzę żadnego wejścia, to mnie bardziej niepokoi. Nie ma nic tu ciekawego. Tylko obawiam się, że kurczę, jednak tutaj będziemy się skradać. Coś mi się wydaje, że będziemy się skradać. Wykidajło. Klub zamknięty. Spadaj. A kto ty jesteś? Policja? Wszyscy jej szukają. Nie wpuściłem jej do środka, jeśli o to pytasz. A tutaj co my mamy? Co my tutaj mamy? Surgery? Chyba raczej nie funkcjonuje. Aś ty śmieszny. Byłeś kiedyś w mieście pod nami? Miałem tam przyjaciela, nazywał się Fifi. Od wieków go nie widziałem. Czy mnie jakiegoś Fifiego znamy? Spotkaliśmy? Przysiąc nie mogę. O. Ogłoszenie. Jeśli szukasz towarzystwa i chcesz porozmawiać o poezji, mieszkam za windą. Bonobot. Nie Bonrobot, tylko Bonobot. Nic nie ma. Glak. Ten facet strasznie mnie dołuje, ale jest moim jedynym klientem. Postaraj się go nie odstraszyć, proszę. Posiadałem kiedyś bar. Można powiedzieć, że był moim zamiłowaniem. To Jiro. Uderzył się okręt w kolano, zniszczył moje marzenia. O kurde. Śrubokręt w kolano. Ciekawe, czy kojarzycie coś takiego właśnie ze Skyrima. Na Skyrimie była strzała w kolano, która pokrzyżowała strażnikowi. Boże. Ojej, co tu jest? Wykreśliła strażnikowi karierę poszukiwacza przygód. No, powiem ci jedno, Sleepy. Praca to praca. Nie ma tracić głowy. A, to przecież Clementine. Była tu raz. Czemu pytasz? Na odwrocie masz jej adres. Rezydencję znajdziesz po prawej, gdy wyjdziesz z zakładu. Auć. Co to za dziwne uczucie? Co on mu robi? Nie widać niestety. N-
Niestety nie widać. W lustrze się też zbytnio nie odbija. Znaczy odbija się, ale tak dziwnie. Z prawej strony, jak widzisz, zakładam, ale my tu chcemy wszystko zwiedzić. My tu chcemy wszystko zwiedzić. O. I śpiulkamy. I śpiulkamy. Jest w ogóle achievement ze spania godzinę. Myślę, że go zrobię. Myślę, że go zrobię. Dobra, Kiciuś. Nie ma spania na razie. Odcinek do nagrania jest. O. Gdzie my byliśmy? Bo się pogubiłem troszkę. Tu mi wykidajło. Kurde, wielkie jest to miasto. Mega wielkie miasto. A, tu byliśmy. Tu byliśmy. Czy jest wejście? Jest. To najmodniejszy sklep w śródmieście, ale właściciel to straszna zrzęda. Liczne zdjęcie, co za adres na odwrocie. Dobra, to już czytaliśmy. Jesteś jednym z tych punktów słuchających całymi dniami głośnej muzyki? Punków, kurde, nie punktów. Boże, Shiro. Niczego nie dotykaj, nie hałasuj i nie sprzedam nic na kredyt. Kto to taki? Co za paskudne ubranie. Modne ciuchy można kupić tylko u mnie. Znaczy ty świnio jedna. Podrapie ci dywanik. Szkoda, że nie da się siusiać jeszcze. Na przykład na buty. Ci nasikam na te ubrania. Nic nie ma. Tu nic nie widać. Już przybierane, nie? Dobra, tutaj nic nie możemy. Drapać już tu raczej nie będziemy. Przynajmniej nie wydaje mi się, żeby to było. Jakiś przedmiot? Włóż przedmiot. Nie mamy kasetki. Co ty jesteś? Skąd mamy wziąć przedmiot? To jest pytanie za milion punktów. To miasto jest za duże. To miasto jest za duże. Cholera, no. Dobra, tu nas jeszcze nie było chyba. Strasznie się czuję osaczony w tym mieście. I cały czas czuję, jakbym coś omijał. Kurde, no. Dobra, pyk. Więc możemy na górę wejść? Jest taka możliwość chyba. No. No dobra, tylko co nam to dało? To jest pytanie. Co nam dało wejście na górę? Właśnie nie wiem. Właściwie to nie wiem, co nam dało wejście na górę, nie wiem. Ładne widoki? No chyba tylko. No. Złazimy. Nic tu nie ma. O, przetłumacz. Do diabła z wartownikami. Niech żyją nieznajomi. Niech żyją nieznajomi. Dobra, tu już zwiedziliśmy, czyli możemy iść dalej.
Czyli możemy iść dalej. Kim ty jesteś? Przykro mi, ale sklep jest zamknięty. Czekam na dostawców, ale ci goście zupełnie się nie spieszą. No co za zdjęcie? O tak, znam ją. To jedna z tych, którzy próbują znaleźć drogę na zewnątrz. Na razie wartownicy nas nie ruszają, ale zobaczymy jak długo. Może za długo nie potrwać. Uhuhu. Czemu nie? O, coś tu było. Jednak nie. Ani kroku dalej. Dostęp na zewnątrz jest w pełni zamknięty, a winda została wyłączona. Na zewnątrz jest niebezpiecznie. Ani kroku dalej. Jakie mają śmieszne te samochodziki. Cię boi? Boi się. Czego ty się, ziomo, boisz? Ciekawe. Jedynie poszedłem nieco bliżej windy i od razu nawrzeszczeli na mnie wartownicy. Od wielu lat słyszymy, że powierzchnia nie nadaje się do zamieszkania i po prostu przyjmujemy to jako fakt. Ale dlaczego? Co do takiego? O, jakie urocze zdjęcie. Wydaje mi się, że wygląda znajomo, ale nie mam pewności. Mój dysk twardy trochę ostatnio szwankuje. Przepraszam, ale nie mogę ci pomóc. Zapytaj kogoś innego. Jedynie... A, bo z nim rozmawialiśmy. Wiesz co ci powiem, przyjacielu? Uważaj na wartowników. To straszne dranie. Mój koleżka Pablo, dopadli go. Dostał 350 lat, więc uważaj. Pokaż przedmiot. O, Clementine? Na twoim miejscu trzymałbym się od niej z dala. To tylko kwestia czasu, aż dopadną wartownicy. Ale pytaj o nią dalej, aż w końcu ją znajdziesz. Tylko wiesz też, że wraz z nią znajdziesz kłopoty. Co tu jest? Co tu jest? Wow. To dla pana kierowniku. Nie możesz zapłacić mi prawdziwymi pieniędzmi. Madby. Co to za Madby? Nie da się skoczyć. O, tu jest jakaś dziura. Tu jest jakaś dziura. Tu jest jakaś dziura. Da się tu skoczyć? Chyba się da. O, wspomnienie. Zapamiętaj. To interesujące, jak roboty naśladują pracę i zwyczaje ludzi. Tutaj sprzedawane są burgery i jedzenie uliczne. To było moje ulubione miejsce, gdy wciąż byłem człowiekiem. Było takie małe i przytulne, a jedzenie podawał gość, który nazywał się... Nie pamiętam, coś na M? Dwa wspomnienia ominęliśmy. O nie, nie. Halo, halo. Nie może tak być. Nie może tak być. Dwa wspomnienia ominięte. No, Madby. Może to... Może ludzie są po prostu robotami. Może tak samo jak nasz ten dronik, tak samo oni się przenieśli. Kurczę, w sensie swoją jaźń przenieśli do robotów. O, fuck. To jest logiczne. To jest logiczne.
Chciałem użyć aimbota, aby zdominować tę grę, ale zainstalowało mi się jakieś złośliwe oprogramowanie. Nie do końca to rozumiem, ale wszystko zrobiło się jakieś dziwne. Ładne zdjęcia, chyba znam tą dziewczynę. Interesowały ją informacje o różnego rodzaju antycznych maszynach. Dziwne. Chciałeś mieć aimbota, dostałeś kłopota. Tyk. Zdominowałem każdą grę w historii, ale tej po prostu nie potrafię rozgryźć. Czyżbym czegoś nie dostrzegał? Bo znam tę dziewczynę, no to samo. Tonin? Nie znam, ale mi to tam wszystko odpowiada. Mój ulubiony napój to olej, a twój memów? Co podać szanownemu panu? Z twojej perspektywy nasz świat musi wydawać się gigantyczny. Chciałbym być tak mały jak ty, aby móc odkrywać coraz to nowe miejsca. Gdzie to jest mamut? Memów. To jest memów. No faktycznie, drogi, ten świat jest mały, jak dla nas. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Mam 14 minut z poprzedniego save'a, czyli i tak będę musiał coś znaleźć. Kurde, no naprawdę, z tymi save'ami ta gra przerąbane. Totalnie przerąbane. Nie da się zakończyć gry tam, gdzie ty chcesz, tylko tam, gdzie gra cię zmusza. To jest słabe. To jest bardzo słabe pod tym względem. Nawet teraz nie będę zbytnio zbierał tego wszystkiego, tylko będę starał się znaleźć save'a. O, kaseta magnetofonowa. Ej, to nasze taśmy. Nie wiesz, że to nieładnie kraść? Mogę ci jedną dać, ale Jinma, Miko i ja potrzebujemy, abyś coś dla nas zrobił. Wartownicy zainstalowali 3 kamery bezpieczeństwa, które nie spuszczają z nas wzroku. Nie podoba mi się to w najmniejszym stopniu. Możesz coś z tym zrobić? Mogę. Ale mam 15 minut do ostatniego save'a. Mi się kikać chce. Znów się podziębiłem. Stałem dzisiaj w klimatyzacji niestety. Gdzie są te kamery? Gdzie są te kamery? Kurde, no chcę już skończyć odcinek, a nie mogę. O, spadła. Żadna szkoda. Tyk, jeszcze jedna. I ta jedna jest tu. O, dobra. Czy gra mi teraz pozwoli? Nie pozwoli. 16 minut do ostatniego zapisu. Serio, gro. Może do pudełka się schowamy. Może teraz. Niestety nie. Niestety nie. Nadal gra nam nie pozwala. Simon. Dobra robota. Nie myślałem, że sobie poradzisz. Proszę, oto twoja nagroda. Zasługujesz na nią. Kaseta magnetofonowa. Go. No 17 minut naprawdę. Miłego słuchania. Nie no serio, normalnie to jest wredne. To jest totalnie wredne. Nie wiem, co twórcy myśleli, robiąc taki, no, żeby nie powiedzieć zjebany, bo nie, zjebany, trzeba powiedzieć, zjebany system zapisu, naprawdę. Jedyny minus w tej grze, który na razie napotkałem, znaczy no może dwa, bo pierwsze to są bugi, a drugi to jest właśnie system zapisu, który jest okropny.
dużo dało. Ukradnij kurtkę. Ukradliśmy. Jest safe. Nie wiem po co, ale jest. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gra do was Shiro, macie troszeczkę dłuższy odcinek. A ja mam troszeczkę więcej montażu. Trzymajcie się. Hej, hej.